Siema. Dziś rozpoczniemy nową serię pod tytułem Poligę Mistrzów. Postaram się zdobyć Ligę Mistrzów, ale nie będzie to takie proste, ponieważ zaczniemy grać klubem z ostatniej ligi angielskiej. Który tutaj to wybrać? Weźmy najsłabszy z tych wszystkich, mający najmniejszą ilość gwiazdek. Jest jakiś taki? O, weźmiemy York City. Okej. Poziom trudności klasa światowa. Długość połowy 4 minuty. Finanse luźne. Waluta euro. Stadion okej. To bez tego, bo i tak nie będziemy grali dalej. Imię. Quastrot. Nazwisko. Jakie tutaj dać nazwisko? YouTube. Narodowość. No nie będziemy się wstydzili, weźmiemy Polaka. Koszula i krawat. Jak najbardziej. Kolor stroju granatowy, karnas jasna. Sylwetka. Krępy. Nowy plik kariera. Nazwiemy go Poligę Mistrzów. Teraz zobaczymy, jaki tutaj mamy skład, bo ja tej drużyny w ogóle nie znam. Trzeba zobaczyć, co to jest. Skład. Widzę, że tutaj nie będzie łatwo. No cóż, trzeba sobie jakoś dać radę. Transfery zrobię chyba... Nie pokażę wam transferów, zrobię je jak was nie będzie. W filmikach będę pokazywał mecze. I może transfery już później, teraz nie. Okej. Teraz mało interesuje. Mało nas to interesuje. No, byłoby miło. Benzema w Chelsea. Albo będzie co? Zobaczymy coś teraz. Rola. Napastnik. Potrzebny nam jest szybki napastnik. Przyspieszenie. Minimum wartość 70. Max wartość. No 80. Nie, 75. O. Tutaj jest nieciekawie. Bo nasze fundusze chyba nie pozwala na takie coś. 6 tysięcy. 6 milionów, wow. Szukajmy o wiele niżej. Mamy tylko 3 tysiące. A nie, spokojnie, mamy 200 tysięcy. 3 tysiące na płacę. Ale i tak trzeba szukać niżej. Ciekawe, co tutaj widzę jest. Musi tutaj być tani. 4 miliony. Milion. Chyba na wartość. 100 tysięcy. Więcej nie dam. O, proszę. Ktoś młody. O, 17 lat, proszę bardzo. 80, idealny. W tym wieku.
siła, ma, znaczy mała siła, ale on jeszcze się poprawi. Za niego musimy zrobić ofertę. Damy trochę więcej. 120 damy. Już ofertę. Okej, okay, jeszcze jakiś silny pomocnik. Pomoc. Siła, siła, proszę bardzo. Maksymalna, tutaj trochę mniej. No też 100, no. Poszukamy trochę niżej, ale 100, okej. Okay. Oj, tutaj wiek widzę. 30, 30, 30, 30, 30. 26. A, nie jest taki dobry. 27. Defensywny, no widzę tam, że... 208. Ten zawodnik jest całkiem... O, ale trochę drogi jak na to, co tam jest. O, proszę bardzo. Tego Polak? Ten na swój wiek. Ciężko tutaj wybrać cokolwiek. Nie wiadomo kiedy się... O proszę bardzo, ten zawodnik jest bardzo wytrzymały. Składam ofertę. Tak jest. I to by były nasze dwa transfery. Teraz jedziemy z grą. Nie mam pojęcia, jak mi ta seria zajmie odcinków, to może chwilę potrwać. No ale zobaczymy. Proszę bardzo, przyjęte. 90. Kontrakt. Damy mu... 1000 mu damy. Kluczowy zawodnik, to będzie jednak kluczowy zawodnik. Tutaj widzę, że odrzucili. Czemu? Daliśmy za mało? A, teraz to już... Nic z tego nie będzie, no dobra. Szybko szukamy kogoś nowego do niego. Chciałbym jeszcze jakiś mecz pokazać, a tak to widzę, że... Śpieszenie. No dobra. Wyszukaj. O, 50. Jeszcze 3. O, proszę bardzo. Las Galaxy. 80. Mamy 90. Już oferta. Proszę bardzo. Jak to zobaczymy, jak to będzie. Oj, proszę bardzo. Pierwszy nasz transfer. Mam nadzieję, że będzie to dobry nabytek. Przyjęto. I super. Okej. I teraz zaproponujemy mu 1000. Damy mu 1000. Jak wyjdzie, się będziemy targować. Zobaczymy, jak to będzie. A raz go tutaj gdzieś wsadzimy. Jest. Na pewno będzie lepszy.
muszę ci spojrzeć, no. I Taylor zagra u nas za naszego Smitha. Przepraszam, jeśli źle wymówię któreś nazwisko, ale po prostu tej drużyny nie znam. Pepe do Manchesteru. To jest ciekawe. Suarez do Interu. Odrzucili, ale to nie szkodzi. Damy więcej. Damy więcej. Tysiąc pięćset mamy. Ach. I teraz już powinien spokojnie do nas przejść. Pierwszy meczyk. Odrzucony? Psz, to śmieszne. Nowa oferta. 2000, już więcej nie mam. Daj mu dwa razy więcej. Jak nie przejdzie, to... Gramy. Plat. To jest ten plat, zobaczmy. Plat. Niestety nie ma szans, żeby zagrał. To gramy. Mecz towarzyski. Jak się to potoczy? Czy wygram pierwszy mecz? Witam Państwa niezwykle serdecznie. Czy może nie? Wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Włodzimierz. Wow, wow, wow. Przyklatkowało, ale powinno już być dobrze. Krążą plotki, jako bramkarz siedzący na ławce, właśnie widzimy, miał zakończyć swoją karierę po tym sezonie. Wszyscy czekają na wypowiedź samego zainteresowanego. No, już blisko pole karne. Walker. No, przeciwnika odbiera piłkę, koniec tej akcji. Ależ akcja. Ajć. Ależ strata. Kontra. Ale nie dajmy się tak łatwo. Ma do kogo zagrać. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. No i kontra zastopowana. Czy utrzyma się przy piłce? Świetne podanie. Nieudana obrona. Niebezpieczna sytuacja. No, będzie go. Uff. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Za chwilę... Znowi grę bramkarz. Piłka chodzi jak po sznurku. Czy to wykorzysta? Oj, 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 oj. 0-1. Mamy otwarcie wyniku 1-0. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną krew, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast... Walker, on jest szybki, widzę. Jak na taki klub. Aj, co ja robię? Co ja robię? Mam nadzieję, że to przestanie klatkować, bo tak się chyba nie będzie tego dało oglądać, a tym bardziej grać. Skutecznie dograł do kolegi. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Pięknie, pięknie, pięknie bramkarz. Słuszna decyzja arbitra. Uf. Rzut wolny.
Blisko już do bramki. Jak to rozegrają? Brawo za to podanie. Czy to wykorzysta? W dzisiejszym spotkaniu drużynę poprowadzi nowy trener. To jest jego debiut. Jego debiut, który będzie zresztą meczem towarzyskim, w którym można trochę poeksperymentować ze składem, ustawieniem i to bez znaczących konsekwencji. Piłka wędruje jak po sznurku. No to było ładne, ale rywale przejęli piłkę. Taylor. No, czy strzelimy coś w końcu, czy tak będziemy latali i się kompromitowali. Na razie cisnął, naścisnął, ale to... Trzeba pochwalić go za to podanie. Szansa po strzałku. Że przyjdzie ten napastnik z Las Galaxy i wtedy będziemy... Pięknie dograł! ...wszystkich zniszczyć. Tak szybkość w tej grze to jest podstawa. Tutaj zawodnik bez szybkości nie ma prawa bytu. Chyba że jest pomocnikiem i strzela z dystansu. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Ach, Taylor, Taylor. Z tego kontrataku. Rzeczywiście dobre podanie. No, może być groźnie. Wyjdź, nie! Piękny wolej. Oj, było gorąco. I rozpocznie bramkarz. Strasznie mi to klatkuje. Mam nadzieję, że poprawię to w kolejnych odcinkach, bo taka gra nie ma sensu. A tym bardziej cała seria. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Ależ przytomność umysłu obrońcy, brawo! Z tego podania może być bramka! Nie! Jest szansa! Ryzykowna, ale udana interwencja. Oddał piłkę. A nie mam podziwu, bo tak klatkuje. Wczoraj nagrałem Saints Row. Wszystko szło bardzo ładnie i płynnie, a dzisiaj... Gol! Ajajaj, nie ma! Już to widziałem w ramce. Ma wsparcie partnerów. Ślizgiem próbuje? Czy to wykorzysta? Szaleńczo atakuje obrońca. W ostatniej chwili przejęli. Oj, 2-0. Niestety. Dokuje nam właśnie szybkiego napastnika, którego się teraz staramy. Wszystko, każde podanie jest za szybkie dla naszych zawodników. I potem będę do niego dobiec. Tutaj będzie ciężkie zadanie, żeby z tego składu coś zrobić. Coś, co będzie mogło wygrać jego mistrzów. Oj, out. Świetne dośrodkowanie. A i właśnie. Ej, ci zawodnicy. Daleko nie zajadą. To będzie cały skład zmienić, widzę. Powolutku cały skład będzie musiał przejść jakiś progres. Kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. No, jedziesz. Podanie dojdzie, doszło pięknie. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. No gdyby nie on, byłby gol. Z tego co mi się wydaje, to jest pierwszy strzał w tym meczu, no to jest trochę żenujące. No ale cóż. Muszę tą drużynę opanować.
i jakoś to klatkowanie opanować dla sobie chodnika, bo widzę, że tam jednak będzie ciężko tak grać. O właśnie, i klatka. Ładnie dograł. No, nie mogą się przebić. Ależ piękne podanie. Oj, właśnie, klatka. Dobra, interwencja obrony. Jeśli wiecie, co zrobić, napiszcie mi w komentarzach. Tak, postaram się to wtedy podanie jakoś poprawić, bo widzę, że to nie będzie ani przyjemne dla was, ani dla mnie. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi, no i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Ej, co to jest? Co ci zawodnicy robią? Celnie, do partnera. Co to się dzieje? Oj, kta się te klatki, jak to przeszkadza. I kontra. Właściwie strasznie ta piłka im odskakuje. Ci zawodnicy, no z techniką u nich jest słabo. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Walker. O, co to było? Co to było? Precyzyjne podanie. Spójrzmy, może być groźnie. Piękne podanie, pięknie, ale już. Ryzykownie, ale udało. Dalsza część. Ach. Gwizdek i koniec meczu. Co to było, to ja nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ostatni raz się już tak skompromituje przy was. Co jest z tym gościem? Trema za bramkę. Teraz musi przejść. Musi po prostu, no, nie widzę innego wyjścia. Niestety, pierwszy raz przegrany. No to już nic nie będzie z tego zawodnika. Będzie trzeba szukać nowego, ale tymczasem zagramy ostatni dzisiaj mecz. Jakieś małe zmiany. Kto taki szybki? O, proszę bardzo. Johnson wejdzie za Chambersa. A Chambers za Blaira? Nie wiem, jak się to czyta. Właśnie, nasz Taylor mało był widoczny w tym meczu. Ale okej. Teraz próbuję z takim składem zagrać. Gramy. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz zapraszają na mecz, który zapowiada się niezwykle ciekawie. Klatki. Jest okazja! Strzela! Dobre, dalekie wyjście bramkarza. Ajdź, nic nie widać. Nic. No więc jak będziecie wiedzieli, co z tym zrobić, to napiszcie mi w komentarzu, bo tak się po prostu grać nie da. Walker. Palmer. Winka. Ładna wymiana. Stracili, ale odzyskali piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi.
Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Oj, co to było? Co to było? Jak on tego nie strzelił? Jak to nie weszło do bramki? Molker. Ładne podanie. Ale wspaniała okazja. Uderza. Aj! I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Cwis! Wysoko nad poprzeczką uderzył. Słabiutkie wykończenie tego dobrego rzutu rożnego. I czyżbyśmy znowu przegrywali? Nie. Brawo, bramkarz. Nie udało się tym razem uciec z piłką. Ależ podanie, jak on to przerzucił. No strzela! Odbił piłkę! Dobrze, z lewej strony pokazuje się kolega z drużyny. Nie wiem, czy to był strzał, czy też... Ajdź, blisko było. Jest załamany na tym niecelnym strzałem. Klinka. Blisko pole karne, może strzelać. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuł. Dobra okazja i nie ma gola. Co oni robią? Jak to nie wpada? Jak widać, nieskutecznie. Wielka szkoda tej sytuacji. Zmarnował doskonałą okazję na bramkę meczu. Bramkarz. Brawo. Molker. Głupia strata. To mógł być naprawdę dobre kontro. To mógł być jest teraz gol. Próbuje mu ale teraz piłkę. To już nie ma znaczenia. Trzeba grać dalej. Brawo za to podanie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? O jest! O jest! Jakie oni mają wrzutki, to... We współczesnej piłce szybkiej czasami trzeba podejmować decyzję w ułamku sekundy i on to świetnie zrobił. Piękna klepka, teraz. No i popędzili mu z pomocą. Co to było? Zdecydował się na strzał. Ojajaj. Mamy rzut rożny. Dobra główka obrońcy. No, będzie gol. Ale nareszcie w tym meczu to my ciśniemy, nie oni. Tam to była całkowita dominacja przeciwnika. Teraz jest ok. Tylko brakuje jeszcze wykończenia, a tak to już... Już można o tym grać. Czyli na takim poziomie, bo oczywiście, że z drużynami z Premier League nie mielibyśmy szans. Już blisko pola. Gdzieś przy tych klatkach. Ale jak przestanie mi ciąć, to wtedy zobaczycie, co z tego wyjdzie. Za mocno. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Przejmie? Nie przejmie. Po pierwszej części przerwa. Remis bezbramkowy. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Taylor. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Niestety, nie tym razem. Beznadziejne podanie. No, dla takich chwil warto oglądać mecze. Dobre rozegranie. Blisko już do bramki. Faul. No. Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie, jaka będzie decyzja arbitra? To pięknie. To mógł być gol. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Trochę nerwowe to wybicie. Ciśniemy ich, i gol musi paść. Oddał piłkę. Czy to wykorzysta? Dośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońcę. Sędzia pokazuje rzut rożny.
Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciwnika przy piłce. Oszukał obrońcę. Oddaje strzał. Jak on tego nie strzelił? Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Robi się niebezpiecznie. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Nie przerywa arbiter. Będzie okazja. Na szczęście. Kontynuują motywo. Niebezpieczna pozycja. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Piłka wciąż w grze. Czy to wykorzysta? Och, to podanie to. Podanie w pole karne. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowy. Jest okazja. Uf. Niecelnie i wciąż remis. Udane Ops. Podanie. Czy to wykorzysta? O! Sweetie goal. Ah. No, przyszła kryska na napiska. Oto jakieś skojarzenie bramkarskie, ale teraz rzeczywiście przyszło mu puścić gol. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Chyba będzie wrzucał. Dobrze, ładnie odebrał. Zdjęcie są tak mało zwrotni. Tu każdy zakręt kończy się z powolnieniem do maksa i stratą piłki. No i teraz to klatkowanie tak przeszkadza, nic nie widać. Jest akcja, klatka, trzeba to jakoś poprawić. No. Jedź. No właśnie. Każda próba zmiana kierunku to jest masakra. Świetna współpraca. Teraz też. Strzał, piłka mu odskoczyła. To będzie wiele pracy z tymi zawodnikami. Znaczy już nie z tymi, bo z nich nie będzie nic. Z sezonu na sezon trzeba będzie kupować coraz lepszych, aż wreszcie skład będzie godny zdobycia Ligi Mistrzów. Klinka. I będziemy mieli wrzut z autu. Prowadzą w drugiej połowie słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Klinka. Dobre podanie. Uderzenie. No, może być gorąco. No, trzeba pochwalić go za to podanie. O, ładnie to zrobił. No, szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Czyż był już ostatni akcja meczu? Pokazuje się, by można było podać. O, i znowu klatka, przecież... Jak to jest możliwe? Może dośrodkowywać. Jak to jest możliwe, żeby tak cięło? Będą teraz mieli rzut rożny, no i jeśli wykorzystają stały fragment gry, to rozmiary zwycięstwa będą bardziej okazałe. Celnie, do partnera. Rożny. Czyli kolejny rzut rożny. Nie udało im się wykorzystać rzut rożnego i teraz rywal przy piłce. Koniec? O, jest. Więc już druga kompromitacja dzisiaj. Mam nadzieję, że już takiego odcinka nie powtórzę. Na dzisiaj byłby to koniec. I no, przepraszam was za te klatki, no ale... No nie wiem, czemu tak było. Wczoraj nagrałem, w sensie wszystko działo ok. Kolejne odcinki będą na pewno. Mam nadzieję, że już bez...
bez klatkowania. No to co? No to do następnego odcinka. Cześć.